Dzień dobry. Proszę już wszystkich o zajęcie miejsc. Chciałbym serdecznie powitać doktora habilitowanego Wojtka Mazurczyka z Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czym jest Politechnika Warszawska, co robi w zakresie sieci, bo tak naprawdę no, część osób studiowała na Politechnice, część nie i poza tym w zasadzie niewiele ludzi w tej chwili z rynku wiedzą, co Politechnika robi, co może dać rynkowi, co może dać tym ludziom, jakimi możliwościami w zakresie sieci, zakładów badawczych, projektów dysponuje i tak naprawdę to są te rzeczy, które chcielibyśmy sobie omówić. Na początek może ci zadam takie pytanie, no bo to jest w zasadzie jedna z najbardziej takich szacownych polskich uczelni, a ty będziesz chyba najwłaściwszą osobą, żeby opowiedzieć, skąd się wzięła Politechnika Warszawska i na jaki był w ogóle pomysł na powstanie. Trochę tak od historii zacznijmy. Zazwyczaj tak jak zaczynam wykłady ze studentami, to się wszystko zaczyna od historii, nie zazwyczaj od historii Politechniki, ale na tą okoliczność, co nieco wiedząc, że będziesz pytał mnie o to, w kilka dat udało mi się zapamiętać. No to poprosimy. Więc w takim telegraficznym skrócie to jakby to nauczanie techniczne w Warszawie to są lata mniej więcej 1826 rok, kiedy powstało coś tak, można powiedzieć, protoplasta Politechniki Warszawskiej. Natomiast potem jako represja po powstaniu listopadowym, które było w 1831 roku, zamknięto jakby, czy zdławiono wszelkiego rodzaju właśnie tego typu aktywności i przez 60 lat w zasadzie potem nic się nie działo. Aż w 1898 roku car Mikołaj II swojego własnego imienia taką Politechnikę, czy też znowuż już taką bliższego protoplastę obecnej Politechniki zafundował, z tym, że tam była nauka wtedy możliwa na trzech wydziałach. Oczywiście jedynym językiem był jedynie obowiązujący, czyli język rosyjski. W związku z tym ta Politechnika, czy to co wtedy, to ta uczelnia techniczna nie cieszyła się zbyt, była bojkotowana przez część młodzieży polskiej. I tak naprawdę wybuch I wojny światowej, czyli 1915 i przejęcie Warszawy przez Niemców spowodowało, czy Niemcy wtedy wyrazili zgodę na naukę w języku polskim. No i tak naprawdę listopad 1915 roku to jest ten start, ten początek, który uznaje się za tą datę powstania Politechniki Warszawskiej jako takiej. No i potem wiele, wiele perypetii po drodze, bo jeszcze II wojna światowa, gdzie zarówno od strony pracowników, jak i samych budynków, jak i samych studentów, no wiadomo, to był dosyć duży cios, w szczególności II wojna światowa. Politechnika Warszawska w trakcie wojen nie przestała działać, też tam w konspiracji, o ile pamiętam te liczby poprawnie, wypromowano około 200 inżynierów, przeprowadzono 20 przewodów doktorskich i 14 habilitacji. No i już po wojnie to jest już zwiększanie jakby tego swojego zasobu, zarówno odbudowa przede wszystkim, a potem zwiększanie tego zasobu kadrowo, ale też studenckiego, bo w latach tak mniej więcej tam 1920 tych studentów było około 4000. Natomiast obecnie studentów studiujących na Politechnice Warszawskiej jest ponad 35000. I obecnie jest to, jak wiemy, najstarsza i największa Politechnika w Warszawie, od tam ponad 10 lat zajmująca w rankingu perspektywy pierwsze miejsce. Krótka charakterystyka jest taka, 49 kierunków, na którym można studiować, 19 wydziałów, ponad 100 kół naukowych, w których studenci mogą też poszerzać swoją wiedzę. Ze statystyk takich, które mi utkwiły w głowie z zeszłego roku, 60% absolwentów Politechniki Warszawskiej w ciągu miesiąca znajduje pracę,
a 9 na 10, nie wiem kto robi takie, takie raporty, a 9 na 10 pracuje na stanowiskach zgodnych z tym, czego zostali, tak, jaką naukę podjęli czy kontynuowali na Politechnice Warszawskiej. No to tylko pogratulować, bo tak naprawdę wydaje się, że większość studentów w Polsce no nie pracuje w wyuczonym zawodzie, natomiast wam się udaje no, pożytecznie spożytkować te pieniądze przeznaczone na edukację tych ludzi. Powiedz mi, opowiedziałeś o Politechnice, to teraz może już tak troszkę zbliżając się do głównego tematu rozmowy, coś na temat twojego wydziału. Tak, mój wydział, czyli Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, znowu od strony historycznej, mniej więcej 1950 rok. No jak się przygotował? Ja wszystko wiem. To była dobra okazja. Sam się wiele nauczyłem. Mniej więcej 1950 rok i tam to transformowało przez Wydział Łączności. Obecnie to nazywa się Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Składa się z sześciu instytutów. To jest największy wydział na Politechnice Warszawskiej. To jest prawie 4000 studentów i tam 300 pracowników naukowo-dydaktycznych. No i ta rozbieżność ogólnie na Politechnice samych wydziałów jako wydziałów technicznych jest bardzo duża. Tutaj ten mój wydział, można powiedzieć, jest tym takim, który najbliżej, no myślę, tematycznie konferencji ma tu wspólnego. No i mamy też, mimo tego, ponieważ obejmujemy jakby i elektronikę i techniki informacyjne, no to mamy tematy, wszystko właśnie od takiej elektroniki, mikroelektroniki, optoelektroniki, automatyki, informatyki stosowanej, takiej informatyki zwykłej, telekomunikacji, systemów elektronicznych i radioelektroniki i technik multimedialnych, o ile pamiętam, już wszystkie sześć udało mi się wymienić. No i ja jestem tutaj w szczególności w Instytucie Telekomunikacji, a struktura mniej więcej wydziału jest taka, że mamy no, jakby wydział, który składa się z instytutów, a to jeszcze dzieli się na zakłady. Jeśli pozwolisz, to już zakłady pominę dla każdego z tych sześciu instytutów. Więc w ramach tych oczywiście tych zagadnień naukowych i dydaktycznych, którymi się zajmujemy, podejmujemy tam szereg prac mających no, na celu wzmacnianie naszej jakby naukowej tutaj doskonałości, co przekłada się potem na ten proces dydaktyczny. No bo jeśli zasada jest taka, jeśli samemu się nie zajmujesz czymś, co jest w miarę na czasie, i naukowo przy tym nie pracujesz, to... No to ciężko tego nauczać. Dokładnie, tak. No dobrze, to... I staramy się włączać studentów też w tego typu prace, czyli w takie prace badawcze, jeśli taka jest ich wola też. Powiedziałeś, że działają koła naukowe. No to teraz może trochę na temat twojego koła naukowego, którego szefem jesteś, czy prowadzisz, opiekujesz się nim, tak. Może w ten sposób. Więc uważam, że to jest fajne ogólnie na Politechnice, że oczywiście przekrój studentów, tak jak i zresztą kadry naukowej, jest różny, ale na Politechnice studenci mogą rozszerzać swoje umiejętności w takim kierunku, w jakim ją czują, właśnie ze względu na bardzo dużą liczność kół naukowych, które są, które występują, w ramach których mogą te swoje aktywności i wiedzę poszerzać. Ja jestem współopiekunem Koła Naukowego Bezpieczeństwa Informacyjnego na Politechnice Warszawskiej. No i w ramach tego koła, to jest koło studenckie, więc w zasadzie to ja tam tylko unoszę się. Nadzorujesz, tak, opiekujesz. Nadzoruję, tak, ale formę ma póki co taką, że w szczególności chętnie no, ma to formę comiesięcznych czy co kilkutygodniowych spotkań, gdzie bardzo chętnie zapraszamy naszych byłych absolwentów, którzy już teraz pracują też w jakichś bardzo poważnych firmach i przychodzą i mają coś ciekawego tym studentom do pokazania, co daje też studentom takie odczucie, że, no, że to, co tutaj się dowiedzieli, plus pewna własna samodoskonałość, którą jeśli w sobie wyrobią w trakcie studiów, i potem pociągną, no to tak, to może być ich przyszłość, to oni mogą zajmować się takimi rzeczami, no plus poszerzamy wiedzę dotyczącą w ogóle cyberbezpieczeństwa jako takiego, bo to jest ważny temat
jeszcze, który staramy się jakby tutaj wdrożyć też do programu kształcenia już tak na sztywno, no ale to wszystko jeszcze trochę trwa. A powiedz mi, jak wygląda, czy w ogóle występuje współpraca Politechniki, czy generalnie tej klasy uczelni, kół naukowych i studentów z rynkiem, z biznesem? No bo my jesteśmy w tej chwili na konferencji takiej w zasadzie biznesowej, rynkowej. Ty reprezentujesz środowisko naukowe i dotychczas te środowiska no, były troszkę od siebie rozłączne. To było, historia jest taka, że no, idzie człowiek na studia, studiuje, w międzyczasie gdzieś tam zaczyna pracować, potem zapomina całkowicie o tym swoim środowisku akademickim, no i zajmuje się, że tak powiem, pracą zawodową. Tracąc trochę kontakt z wykładowcami, uczelnia też traciła trochę kontakt z tym, co się dzieje na rynku, więc tak naprawdę pytanie, w jaki sposób i czy staracie się uczyć studentów tego, co jest potrzebne na rynku, skąd to wiecie i jak współpracujecie z biznesem? O, szereg zagadnień teraz wrzuciłeś, więc po pierwsze uważam, że ta współpraca z biznesem jako takim jest niewystarczająca, natomiast w ostatnich latach to się zmienia na lepsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że uczelnia stara się reagować na zmiany występujące na rynku pracy. Skąd o tym wiemy? No sami też musimy się doszkalać, więc musimy coś wiedzieć na ten temat. Jakie są, no, pytanie, jakie są potrzebne na rynku pracy no, jakby zawodowe no, wymagania na poszczególnych pracowników, to tego wiadomo, że bez firm nie jesteśmy w stanie wiedzieć, ale też no, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że no, my jako uczelnia nigdy nie będziemy w stanie reagować, być tuż tak pół kroczku za rynkiem jako takim. Tutaj bardziej staramy się produkować w cudzysłowie, tak, czy uczyć, wychowywać takich inżynierów, którzy będą w stanie nawet po tym własnym samodoskonaleniu rozwiązać pewien problem inżynierski w sposób mający ręce i nogi, mówiąc, upraszczając w pewnym sensie, bądź takich magistrów, którzy będą umieli rozwiązać problem badawczy. I to jest trochę, więc bardzo dużo z tej dydaktyki, często słyszę to od studentów, że dobrze, ale tu mam jakiś przedmiot, nie wiem, tam o falach, a po co mi się to w życiu przyda, albo nigdy w życiu nie będę, nie wiem, projektował pewną anteny, to po co mam się tego uczyć? To no. Może pytanie do sali, jakich przedmiotów najbardziej nie lubiliście? No więc przychodzą studenci, pytają się, po co im wiedza z teorii pola. No i na tak zadane pytanie, tak jak swoim dzieciom tłumaczę, to jest trochę tak, jak uczą się na WF-ie skoku przez kozła albo tego przerzutu do przodu na WF-ie, no to chodzi o kształtowanie pewnej ogólnego rozwoju i tężyzny fizycznej. No i podobnie jest trochę z tymi wszystkimi przedmiotami, nawet bardzo nielubianymi i wydaje się niepotrzebnymi. Tu chodzi o kształtowanie pewnej tężyzny umysłowej, szeroko pojętej, która w efekcie ma zaowocować, że taki student, inżynier czy magister inżynier wychodzący z Politechniki na rynek pracy jest w stanie w sposób samodzielny rozwiązywać pewne problemy inżynierskie, no najlepiej w tej swojej specjalizacji, w której został wyuczony, wyedukowany. Słuchaj, to opowiedzmy może dwa słowa o możliwości tak naprawdę, jakie twoi studenci mają no, w mojej organizacji, bo taką współpracę nawiązaliśmy i są pewne, mam nadzieję, pozytywne efekty. No tak, w ramach też szkoły naukowego i w ramach jakby zbliżania, czyli tego takiego obecnie bardzo popularnego trendu private public partnership, również tutaj nasz wydział czy moja osoba wyszła z inicjatywą do Was o możliwość wsparcia po pierwsze samego koła naukowego jako takiego w ramach właśnie tych prezentacji czy w ramach potencjalnych projektów, które tam w ramach koła możemy wykonywać, jak również w prowadzeniu, w pomocy w prowadzeniu czy współprowadzeniu
studentów dyplomantów, czyli przyszłych inżynierów i przyszłych magistrów. No i możemy powiedzieć chyba, nie wiem, czy jest takie twoje zdanie, no ale już tak myślę, że to trwa co najmniej rok czy półtorej. Już mamy pierwsze osoby, które się obroniły, nawet na piątki. Tak, całkiem niezłym rezultatem. Niektórzy cały czas tam jeszcze gdzieś w przedbiegach. Próbują, tak, ale... Próbują, starają się, ale no, ogólnie po tym jeszcze dosyć krótkim czasie, no i mam nadzieję, że tą współpracę będziemy w przyszłości kontynuować właśnie też ku dobra i studentów, no i też w ten sposób wypełniając te oczekiwania Rynku pracy, tak naprawdę, pracodawcy, tak, bo... No to tutaj póki co owoce mamy bardzo dobre i mam nadzieję, że to też jakby oprócz tego, że my jesteśmy im w stanie, wiadomo, że my nie ma, na uczelni jako takiej nie posiadamy aż, nie jesteśmy aż tak blisko praktyki, tak jak dzieje się to w firmach, więc my możemy im dać pewną podstawę do różnych, do bezpieczeństwa, do sieci, do wielu różnych rzeczy i dobrze jest, jeśli oni w szczególności na przykład w ramach pracy inżynierskiej są w stanie potem porównać to, co my im opowiadamy albo zasymulujemy w pewnych warunkach laboratoryjnych, w pewien wycinek, tak? To jeśli są w stanie to zweryfikować w ramach sieci operatorskiej czy ogólnie sieci dosyć sporej, w sensie rozległej. No to są takie doświadczenia, które wiadomo, że będą im potem procentować w przyszłości i to jest na pewno dla nich też cenne doświadczenie, nawet jeśli tak potem, nie wiem, zdecydują się pisać wiersze, bądź nie wiem, książki, bądź malować obrazy. A powiedz mi, projekty naukowo-badawcze, czym w tej chwili zajmuje się Politechnika, w szczególności twój wydział? Jakiego typu, jakie projekty są takie najciekawsze, o których chciałbyś opowiedzieć? Więc projektów ogólnie Politechnika ma zapewne bardzo, bardzo dużo. Ich się nie nauczyłem, przepraszam. Natomiast wiadomo, że koszula bliższa ciału, więc jakby jeśli chodzi o wydział, to też tutaj zróżnicowanie tematyczne jest dosyć spore. No już jakby biorąc to bliżej sieci i bliżej może też cyberbezpieczeństwa, czyli tutaj takiej mojej, można powiedzieć, ekspertyzy, no to tych projektów jest dosyć sporo. One są zarówno jakby finansowane przez państwo jako takie, poprzez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju historycznie, czy przez ministerstwo w pewnym sensie. Są projekty w ramach programów Unii Europejskiej, no i tutaj też niektóre ciekawe tematy. Przykładowo w ostatnich latach takim bardziej sieciowym tematem było inżynieria internetu przyszłości, gdzie tam porównywano różnego, ja akurat nie byłem zaangażowany w ten projekt, ale porównywano różnego rodzaju potencjalne rozwiązania, co mogłoby stanowić podwalinę tego internetu przyszłości, o którym tak w pewnym momencie się sporo mówiło. A przykładowo jednym z takich bardziej dotyczących bezpieczeństwa rozwiązań, no to obecnie jest toczący się projekt związany z wytworzeniem robota, który będzie chodził po rurach kanalizacyjnych i w miejscach, gdzie jest podejrzenie, że może występować fabryka narkotyków, a wiadomo, że po ściekach da się sprawdzić, będzie rozpinał takie sensory, które będą jakby monitorowały to, czy coś takiego się tam wyprawia, czy nie, bo wejście w złym momencie nawet do takiej fabryki może spowodować, że wszystko wyleci w powietrze, więc a dobrze jest, jeśli potencjalne służby mają dowód w postaci tego ostatecznego produktu, więc dobrze jest wyczekać na ten właściwy moment, dobrze zidentyfikować to miejsce, to zazwyczaj są tereny dosyć mało zamieszkane i wtedy zrobić tam odpowiednio, zrobić porządek, ale nie za wcześnie i nie za późno. To bardzo ciekawe, a powiedz mi, w zakresie cyberbezpieczeństwa, czym się zajmujesz? No więc jeśli chodzi o stronę naukową, to tutaj mówię szerzej, możemy powiedzieć bezpieczeństwo sieciowe, bliżej techniki ukrywania informacji w sieciach w szczególności, czyli to są wszelkiego rodzaju techniki, takie magiczne słowa, terminy jak steganografia, nie mylić ze steganozaurem, z stenografią i tak dalej. Czyli wykorzystanie, czyli to jest pewna też już teraz obecnie
Taki trend można zaobserwować wśród malware'u. To początkowo było tylko wśród tych tak zwanych APT, czyli tych takich zaawansowanych złośliwego oprogramowania, że ponieważ coraz lepsze zabezpieczenia mamy w sieci, coraz prościej jest nam wykrywać złośliwe oprogramowanie, takie typowe, no to odpowiedzią na to tych cyberprzestępców jest coraz lepsze ukrywanie tego ruchu, w szczególności ruchu kontrolnego między zainfekowaną maszyną a tymi serwerami kontrolnymi. No i dzięki wykorzystaniu technik ukrywania informacji jesteśmy w stanie, nie wiem, przeprowadzić rozmowę, ruch wygląda jak zwykła rozmowa skype'owa, a tak naprawdę gdzieś tam w międzyczasie dodatkowe informacje są przesyłane. Mhm. Powiedz mi, czy w zakresie tej pracy badawczej robicie też jakieś rozwiązania praktyczne, czy skupiacie się tylko na takich opracowaniach naukowych? Czy to czemuś służy? To znaczy, czy są bezpośrednie zastosowania wytworzonych przez was, nie wiem, kawałków oprogramowania, urządzeń, tego typu rzeczy? No więc tak, to są tak jak, może jakie są rodzaje nauki, tak, jakie mogą być, no to jest basic research, czyli takie badania podstawowe, które w swym jakby zasadzie, w swym jakby centrum nie mają zastosowania praktycznego, ale dają podwalinę potem ewentualnie do tego zastosowania praktycznego i tak zwane applied science, czyli taka, która jest najbliżej tego rynku i którego wdrożenie jest jakby już tutaj o krok. No to jeśli chodzi o te projekty, które realizowaliśmy i taką pracę naukową, którą robimy obecnie, to ona obejmuje oba, powiedzmy, te zagadnienia. Problem z technikami ukrywania informacji jest trochę taki, że to jest, można traktować to jak wykrycie pewnych podatności dla danych protokołów, w których to wykorzystujemy. No więc poprzez tą swoją pracę naukową my staramy się wskazać, gdzie takie problemy, tak? Czyli znajdując nową metodę steganograficzną, czy tam ukrywania informacji, a potem pokazując, w jaki sposób można się przed nią zabezpieczać, no to jest, można powiedzieć, rozszerzenie identyfikacji podatności i zabezpieczenia przed nią. No i mamy ileś tam takich prototypów, które powstały w międzyczasie. Mamy też czasami dużo zapytań o takie prototypy z jakichś różnych dziwnych mailów albo adresów, tak? Czy nie moglibyśmy użyczyć albo coś w tym stylu. Tutaj jest trochę newralgiczne zagadnienie od strony etycznej, tak jak to zazwyczaj bywa. No, można te techniki ukrywania informacji, jak każdy wynalazek, wykorzystać ze złymi albo dobrymi intencjami. No i w związku z tym nie jesteśmy skorzy tak dzielić się bardzo szeroko tym, co tam wyprodukujemy. Powiedz mi, gdybyś miał ocenić, możesz nie bardzo ostro, bo ja wiem, że jesteśmy w miejscu publicznym, tak naprawdę w tej chwili, pewnie po tej sesji przyjedzie minister Streżyńska albo ktoś wysoko postawiony z ministerstwa, będziemy rozmawiać na temat właśnie zagadnień cyberbezpieczeństwa. Już cię zapraszam na tą sesję. Natomiast pytanie do ciebie jest takie, jak ty oceniasz stan przygotowania i wyposażenia w narzędzia instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale w zakresie cyberbezpieczeństwa, czyli co w naszym kraju policja na przykład potrafi zrobić, gdybym chciał zgłosić jakieś cyberprzestępstwo? Czy twoim zdaniem oni są przygotowani? I trochę pytanie pochodne. Czy u ciebie na wydziale można by się tego nauczyć i zostać takim cyberpolicjantem? No to teraz postawiłeś. Na tak sformułowane pytanie odpowiadam pomidor. Ale mówiąc, to może ja nie będę wychodził poza swój zakres kompetencji i odpowiem w ramach tego, no, czy to, o czym mogę się wypowiadać, że zarówno od strony uczenia, dydaktyki, jak i zarówno od strony, podejrzewam, państwa, przynajmniej no, według mojego rozeznania, mogłoby być lepiej. Można by było zrobić więcej i jest potrzeba zrobić więcej. No i mam nadzieję, że to w tym kierunku idzie też między innymi ta strategia cyberbezpieczeństwa. No tak, która, to wszystko służy. No tak, to mam nadzieję, że to zaowocuje tak
no, poprawą, która w końcu też nie tylko będzie dotyczyła operatorów, ale w ostatecznym rozrachunku największym beneficjentem będzie jako taki użytkownik. Obywatel, tak naprawdę. Jeśli chodzi teraz o to, jakby jak można by to było poprawić, no to tutaj no niezbędna jest, ale naprawdę ścisła współpraca i środowisk naukowych, i właśnie tych jednostek służb odpowiedzialnych za to, i operatorów, i no tak zwane, tak naprawdę wszystkich graczy, którzy no uczestniczą w tym w kraju, ale nie tylko. No, być może też niezbędne jest jakby troszkę poszatkowanie, zebranie takich grup roboczych związanych właśnie z tymi najbardziej zainteresowanymi aktorami, bo to ja mogę opowiedzieć no, o tym, jak to widzę z perspektywy tej tematyki, którą ja się zajmuję, bo zajmuję się tym ponad 10 lat i czując, co nadchodzi, bo jakby obserwując, w którą stronę zazwyczaj praktyka, czy zazwyczaj z naszej perspektywy, z perspektywy naukowca, to wygląda tak. Mamy pewną klasę rozwiązań, powiedzmy technik ukrywania informacji, no i tak za plus minus 5 lat widzimy je w malwareze. No to wiemy po prostu przy tym, obserwując światowy rozwój tej wiedzy, tej gałęzi wiedzy, wiemy, co będzie w przyszłości. No i w pewnym momencie rodzi się taka bezsilność w nas, bo my to wiemy, ale jakoś nikogo to nie interesuje. No i na bazie takiej bezsilności, czy to ta bezsilność w pewnym sensie wzmożyła we mnie pewną aktywność i będąc 2 lata temu na stażu na Politechnice w Delft w Holandii, tam mieszkałem w Hadze, a jeździłem do Delft codziennie i przejeżdżałem koło głównego kwatery Europolu. No i stwierdziłem, że jeśli nie teraz, to kiedy będę mógł tam nawiązać z nimi jakiś kontakt. No i właśnie udało mi się taki kontakt nawiązać jeszcze będąc tam. Byłem tam w zasadzie na stażu, więc nawet nie zabrałem swojego najlepszego garnituru tam, więc poszedłem w takich, można powiedzieć, sandałach i w średnio wyjściowym ubraniu, a posadzono mnie w takiej sali konferencyjnej z 20 krawatami i opowiadałem im o technikach ukrywania informacji, ale jakby odsuwając anegdoty na bok, byli bardzo zainteresowani tematem, oni tam starają się przynajmniej orientować się w tym, w którą stronę to podążają te trendy związane z cyberbezpieczeństwem. No i na bazie tego powstała inicjatywa, której ja jestem koordynatorem, która nazywa się Criminal Use of Information Hiding, gdzie ta inicjatywa, no nie wiem, działa mniej więcej rok. Mamy ponad 100 członków z ponad 30 krajów. To są specjaliści od digital forensics, czyli od informatyki śledczej, zarówno jeśli chodzi o policję, zarówno jeśli chodzi o instytucje i zarówno policję, czy też no, służby z różnych krajów, jak i właśnie środowisko naukowe. No i taki miks, taki, gdzie jesteśmy w stanie zidentyfikować też potrzeby występujące po stronie służb, jesteśmy w stanie my pomóc jako środowisko naukowe, a tą taką najbardziej praktyczną część, czy potrzebę zidentyfikować właśnie firmy, no to uważam za taki wzór, który się sprawdza. Powstają różnego rodzaju w ramach właśnie tej inicjatywy też narzędzia, które jakoś tam usprawniają pracę służb, powstają też, ale to nie tylko jakby od tej strony, właśnie narzędzia do edukacyjne. Sam też w styczniu zeszłego roku przeprowadziłem szkolenie właśnie dla Europolu z tych nowoczesnych technik ukrywania informacji. No i też to już z innej bajki, też w ramach właśnie pracy nad zagrożeniami dzieliliśmy się z nimi danymi dotyczących ransomware'u tu przy współpracy tam Instytutu Informatyki. Także no, jeśli nie ma tych takich naczyń połączonych i ta wiedza i to doświadczenie i ta jakiś taki wspólny miks tej ekspertyzy, która występuje, to trudno jest o takie rozwiązania, które potem w następstwie, jeśli nie dziś, no to za 3, za 5 lat spowodują, że ten rodzaj zagrożeń, bo my tu konkretnie skupiamy się na tego typu zagrożeniach i widzimy, że to jest jeszcze w pewnym sensie w powijakach, wiemy, co może być za moment. I jeśli teraz zareagujemy na dosyć sporą skalę,
to jest szansa na zdławienie tego typu zagrożeń, póki jeszcze one nie są tak super powszechne. Czyli z jednej strony współpraca naukowców, z drugiej strony współpraca bardzo poważnych instytucji takich jak Europol, z trzeciej strony myślę współpraca środowisk takich jak operatorzy telekomunikacyjni, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o dane, to dane ma rynek telekomunikacyjny, prawda? Tak. Czyli tak naprawdę taki model współpracy powinien być, powinien być wypracowany i no, to co powiedziałeś, to jest tak naprawdę bardzo fajny przyczynek do tego, o czym powinniśmy pogadać za chwilę z panią minister, jak powinno być, jak mogłoby być zorganizowane to w, tutaj u nas na naszym lokalnym podwórku. Tak, jeszcze no nie wiem, czy to też jeszcze mamy czas na to, ale... No mamy jeszcze tak, około 10 to, minut, także spokojnie. Jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje, która też mogłaby zacieśniać tą współpracę pomiędzy firmami a uczelniami, a co stara się robić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, no to są te projekty teraz akurat w ramach programu organizacyjnego Innowacyjny Rozwój. Akurat jestem na świeżo, bo w zeszłym tygodniu byłem oceniać wnioski, w poniedziałek i w piątek, tam, więc widać, że to zainteresowanie rośnie. Tutaj zasada jest mniej więcej taka, że firma występuje z pomysłem, który obejmuje albo badania przemysłowe, albo prace rozwojowe i w ten sposób też włączając w to zazwyczaj w formie podwykonawców właśnie pracowników uczelni, czy też całą jednostkę, tak jako należącą do uczelni, taki ekosystem właśnie tego, żeby przyzwyczajać w pewnym sensie rynek do wykorzystywania no, pracowników naukowych, no bo też no jakby, żeby tworzyć jakąś wartość dodaną i potem wpływać też razem na rozwój gospodarki, no bo taki jest cel, no to są tak wydatkowane pieniądze unijne na ten cel, ale jeśli udałoby się w ten sposób odtworzyć taki ekosystem ścisłej współpracy przemysłu, jak i uczelni, no to byłoby naprawdę no, bardzo istotne i bardzo ważne. No to jest jeden z celów tak naprawdę tej konferencji i jedna z przyczyn, dla których pozwoliłem sobie cię tutaj zaprosić, no, dziękuję bardzo. Tak naprawdę musimy się poznać, rynek musi poznać naukę, nauka musi poznać rynek, musimy wzajemnie chodzić na swoje konferencje, opowiadać o tym, co robimy, pić razem kawkę w kuluarach i zastanawiać się, co tak naprawdę razem wspólnie możemy wykombinować, bo tak naprawdę o to tutaj chodzi. To nie może być tak, że jest sobie Politechnika, która kształci absolwentów i na tym jak gdyby się kończy wpływ nauki na rynek. Kraje takie, którym naprawdę się udaje zarabiać duże pieniądze, robić coś innowacyjnego, no robią to właśnie w taki sposób. Większość naukowców, nie wiem, w Stanach czy w Kanadzie jest opłacana tak naprawdę przez komercję i nikt nie widzi w tym nic złego. To jest całkiem normalne, całkiem naturalne, że firmy komercyjne potrzebują naukowców i tak naprawdę naukowcy wykonują określone prace badawczo-naukowe, a firmy mają z tego no, bardzo konkretne produkty, rozwiązania, usprawnienia, unowocześnienia. To jest właśnie ten kierunek, który mam nadzieję, że uda się zaszczepić także tutaj na naszym gruncie. No ja myślę, że też rozpoczynając jakby od wczesnych lat edukacyjnych, przyzwyczajając też absolwentów wychodzących z Politechniki na to, że ten przemysł gdzieś tam zawsze był i że takie, że było widać to połączenie pomiędzy właśnie przemysłem a uczelniami już na etapie studiów, no to myślę, że też jakby wychodząc od takiej pracy podstawowej i czekając na wzrost tych pokoleń, które właśnie wychodzi, no bo to jest kwestia ostatnich tak naprawdę kilku lat, no to, że to w przyszłości te osoby tam awansują, tak, będą dyrektorami, prezesami, że to wpłynie na tą taką konsolidację całego środowiska. No. Dokładnie. Zostało nam jeszcze kilka minut. Pytania do państwa tutaj na sali. Czy macie jakieś pytania, czy chcielibyście o coś, co robi, czym zajmuje się Politechnika, może na temat projektów badawczo-naukowych, projektów z dofinansowaniem. Tutaj nasz rozmówca jest do dyspozycji.
Nie ma chętnych? W kuluarach zawsze można. W kuluarach będą chętni, tak? Ja tu widzę całkiem sporo studentów, także z twojego koła, także no cieszę się, że biorą udział w tej konferencji. To też jest swoją drogą jedna ze sposobów jak gdyby zacieśniania trochę tej współpracy, żeby no ludzie wiedzieli, co ich czeka, jak skończą studia. Jeśli już nie pracują. Jeśli już nie pracują, bo często jest tak, że dokładnie. To cóż, w takim razie dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, dziękuję, że nie jest to twój ostatni PLNOG. Zapraszam w charakterze czy prelegenta, czy uczestnika. Zawsze jesteście mile widziani. Zawsze mamy pulę wejściówek dla studentów, dla was. Mam nadzieję, że uda nam się coś też pokazać u ciebie na kole, bo taki wykład już się żeśmy umówili, że będzie. No i co, do następnego PLNOG-a. Tak, ja też dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję ślicznie. I będę w miarę możliwości uczestniczył.